I jak tam Mikey? Zaczynałem się martwić. Bierzemy się za nastawianie zacieru. O rany. Arbuzy. Niektóre są trochę przejrzałe. Zgadnij, ile daliśmy. Ile? Zero? To jest to. Oddają je hodowcom świń. Muszą natychmiast trafić do beczek. Czas nastawić zacier. Rachunki się piętrzą. W zeszłym sezonie mało zarobiliśmy przez aferę z Richardem. Teraz musimy nadganiać. Miło będzie coś zarobić. Mamy cztery rodzaje. Melony, sangrie, arbuzy żółte i sugar baby. I destylator przeznaczony do czterech smaków. Możemy nastawić cztery zaciery. Pewnie. Każdy z nich ma inny smak. Czas wstawić wodę. Sugar baby. To prosta sprawa. Rozcinamy je i wrzucamy do rozdrabniacza. Maszyna gotowa. Mielimy, dodajemy cukier, drożdże i wodę. Ten już fermentuje. Aż piana leci. Zdążyliśmy się napracować w tym sezonie. Trochę zarobiliśmy, choć nie za dużo. I dzielimy się we trzech. Składniki arbuzowego zacieru były darmowe. Jeśli dostaniemy dobrą cenę, może nasze portfele przestaną być lekkie. Kończymy. Przechodzimy do melonów. Do jedzenia się nie nadają. Chyba że dla drożdży. Proszę bardzo, melony w beczce. Pokroiliśmy je i wrzuciliśmy do beczek. Uzyskamy dodatkowy alkohol, dodając cukier. Wszyscy na tym zyskamy. Zarobimy, a Richard zacznie spłacać swój dług. Ta partia gotowa, a teraz musimy nastawić zacier z drugiego kartonu arbuzów i przepędzić go, jak tylko skończy chodzić. Co robisz, Howard? Sprawdzam zacier. Pracuję. Zgadza się. I to bez drożdży. To naturalne drożdże. Pracują tak samo, jakbyśmy dodali pół kilo sklepowych. Niesamowite. Jeśli to cię cieszy, to zaraz spadną ci kapcie. Będziesz zaskoczony, że załatwiłem jagody jałowca. Znalazłem drzewo z mnóstwem jagód. Wyciągnąłem słoik. Patrz, co dla ciebie mam, Tim. Cały słoik. Tyle potrzebowałeś. Mogą być? Cóż, oczekiwałem pewnej reakcji. Dobra robota, Howard. Zamiast tego zrzedła mu mina. Nie mogą być zielone. Są niedojrzałe. Jałowiec powinien być niebieski. Czyli namęczyłem się na darmo. Dam ci szóstkę zachęci. Te jagody były zielone jak trawa, czyli gorzkie i kwaśne. To jak porównać zielone pomidory do dojrzałych. Nie wiem, jaki wyszedłby smak, ale nie taki, o jaki nam chodzi. Spokojnie, mam źródło. Ma taki jałowiec? Nie, dojrzały. Howard buszował całą noc i przyniósł bezużyteczny jałowiec. Podzwoniłem i dowiedziałem się, że jest w Karolinie Północnej ktoś, kto ma to, czego nam potrzeba. Powinniśmy pojechać po ten jałowiec. Zostawię mój słoik, żeby przypilnował dobytku. Zostaw jałowiec mnie, bo przynajmniej odróżniam dojrzałe od zielonego. Jeśli będziesz tym jeździł, musisz o czymś pamiętać. Nie ma ręcznego. Lepiej się trzymajcie. Trochę zarosło. I to jak? Sprawdźmy, co ze źródełkiem. Przywieźliśmy Jeffa i Joe'ego do mojej starej bimbrowni. Chwasty i zarośla to nie problem. Mam nadzieję, że źródełko wciąż bije. Jeśli nie, potrzebujemy innej bimbrowni. W zeszłym roku wyschło. Koteczku, widzę wodę.
Wygląda dobrze. Jest jej pod dostatkiem. Wiadomo, że nie jest skażona, bo nie byłoby na niej topików. To stare źródełko, z którego tata brał wodę do domu. To naprawdę dobra woda, wapienna woda na alkohol. Trzeba usunąć trochę chwastów. Jeff i Joe muszą zadbać o swoją bimbrownię. Z czego napędzimy pierwszą partię? Joe, chcesz wykorzystać jeden ze swoich sprawdzonych przepisów? Dość pilnie pracowałem nad 3 zbożową brandy z górskich gruszek. Używam do niej bazy z 3 słodów. Pszenicznego, Dingman's Biscuit i kukurydzianego. Macie dostęp do takich rzeczy? Nie o tej porze roku. Nasz inny zespół ma stół do słodowania, a wiemy, że Jeff zbierał kukurydzę cukrową. Może być? Umiem się adaptować. Jeśli ma odpowiednią zawartość cukru, używaliście jej kiedyś? Kiedyś bardzo często. Jest soczysta, słodka, ma dobry smak. Łatwiej ją rozgotować niż suszoną. Dodatkowa praca to odcinanie jej od kolby. Nie mam doświadczenia z kukurydzą cukrową, ale trzeba działać. Jestem gotowy i myślę, że dam radę. Załatwimy ci gruszki. Bera Boska. Mają najdelikatniejszy smak, jaki znalazłem. Bierzmy się do roboty. Trzeba wyrwać trochę chwastów. Jeff, sprawdzisz później, czy nie mam kleszczy? Tylko jeśli ty sprawdzisz jego. To dla nich darmowa franczyza. Nic nie inwestują. Dajemy im sprzęt i wszyscy zarabiamy. Ale dokładnie wiedzą, jak jest. I jeśli zjawi się policja, robili to zupełnie sami. Przygotujmy się do pędzenia. Dziś pędzimy arbuzowy zacier. Ja cię kręcę. To mi się podoba. Trzeba to przepompować. Jak tylko alkohol wypłynie z wężownicy, zacznę szukać klientów. Muszę oddać digerowi jego pieniądze. Zaczniemy od Sugar Baby. Pompa się zepsuła. Pompy ręczne są fajne i ciche, ale czasem miewają humory. Wezmę wiadro i zacznę przelewać ręcznie. To była dobra pompa, ale nie działa, gdy jej potrzebujemy. Musimy wlać alkohol do kotła, żeby go przepędzić. Przynajmniej komory są idealnie ułożone. Można napełniać każdą, nie lejąc do innych. Każdy ma własne pomysły i podejście. Za mną widać, jak Mike są niecierpliwi, ale zależy mu na pieniądzach. Zakładamy czapę, zakładamy i podpalamy gaz. Spieszę się, bo chcę zobaczyć alkohol. Któryś z was wziął moją szmatę. Masz ją w kieszeni. Wychodzi na to, że ja się spieszę. Możemy podpalać. Czuję włosy, przyfajczyłeś się. Nie jestem tu dla zabawy, tylko zarobku. Każdy z nas załatwia sprawy po swojemu, ale wszyscy mamy w sercu ten sam cel. Zarabianie kasy i pędzenie alkoholu. Musimy napędzić arbuzowego bimbru i go sprzedać. Nie mam czasu. Rany, Digger. Chce odzyskać pieniądze, co? Pewnie. Zacznij napełniać mu kieszenie. Jak tylko napełnią się słoiki, ja napełnię mu kieszenie. Robisz, co możesz.